Panu Jezusowi Chrystusowi, niech będzie chwała, cześć i uwielbienie, teraz i na wieki wieków. Alleluja. Kochani, jeżeli się nie nawrócimy i nie staniemy się jak dzieci, nie wejdziemy do Królestwa Niebios. Skąd o tym wiemy? Pan Jezus powiedział nam to osobiście. Przeczytam ten fragment, tak, i może troszkę z kontekstem, z Ewangelii Mateusza. 18 rozdział od 1 wersetu. W owym czasie przystąpili uczniowie do Jezusa, pytając: kto też jest największy w Królestwie Niebios? A on, przywoławszy dziecię, postawił je wśród nich i rzekł: zaprawdę powiadam wam, jeśli się nie nawrócicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebios. Kto się więc uniży jak to dziecię, ten jest największy w Królestwie Niebios. Powiedział to do apostołów. Pan Jezus mówi, że potrzebujemy się nawrócić. I to jest dzisiaj dla każdego ewidentne. Jest to taki punkt pierwszy każdej ewangelizacji. Zawsze to jest podkreślane. Jest to niezbędne, aby się nawrócić. Ale Pan Jezus tutaj również mówi, że potrzebujemy się stać jak dzieci. I to już jest jakby troszkę mniej zrozumiałe. Pan Jezus tego swojego stwierdzenia nie komentuje, nie mówi, nie wyjaśnia, o co mu chodzi. A więc albo jest to ewidentne, nie ma o czym mówić, albo potrzebujemy się nad tym zastanowić. Potrzebujemy coś zrozumieć. No, sprawę może dodatkowo skomplikować stwierdzenie apostoła Pawła, który w pierwszym liście do Koryntian napisał tak: gdy byłem dziecięciem, mówiłem jak dziecię. Myślałem jak dziecię, rozumowałem jak dziecię, lecz gdy na męża wyrosłem, zaniechałem tego, co dziecięce. No to właściwie jak to jest? Czy mam się stać jak dziecko, czy też mam być dorosły i nie zachowywać się jak małe dziecko? No myślę, że obie te rzeczy powinny funkcjonować w nas równocześnie. Czyli ktoś spyta, no to znaczy taki dorosły dzieciak. No, w pewnym sensie tak. To zaplątałem to w tym momencie już tak, że nic nie wiadomo, tak? No i dobrze. Wobec tego spróbujmy to rozplątać. Pierwszy list do Koryntian 13:12. 13 rozdział, od 12 będę czytał 12 i 13 werset. Teraz bowiem widzimy jakby przez zwierciadło i niby w zagadce, ale wówczas twarzą w twarz. Teraz poznanie moje jest cząstkowe, ale wówczas poznam tak, jak jestem poznany. Teraz więc pozostaje wiara, nadzieja, miłość. Te trzy. Lecz z nich największa jest miłość. Ale zacznijmy od nadziei. Małe dziecko nie wie, co to jest nadzieja.
Małe dziecko w ogóle nie rozumie tego pojęcia. Ono nie zna tego uczucia. Dla małego dziecka to jest zupełnie obce. Małe dziecko ma tylko wiarę. Ojciec mówi do, czy rodzic, musi być ojciec, mówi do dziecka. W sobotę pójdziemy do zoo. Dla dziecka jest to tak i amen. Dziecko nie ma żadnych wątpliwości. Dziecko po prostu w to wierzy. Rodzic powiedział, a więc tak się stanie, po prostu. Ale to jest tylko do pewnego momentu, do pewnego czasu. Od pewnego czasu, od pewnego momentu w dziecku zaczyna pojawiać się to uczucie nadziei, zaczyna to rozumieć, zaczyna to odróżniać. I teraz od kiedy, od jakiego momentu dziecko zaczyna rozumieć to pojęcie nadziei, zaczyna to uczucie nadziei, nie wiem, czy to można powiedzieć uczucie, ta nadzieja, no właśnie zaczyna rozumieć, co to jest, od kiedy. Wiecie, od kiedy? Od tego momentu, kiedy po raz pierwszy doznało zawodu. Tata powiedział, że pójdziemy do zoo, a nie poszliśmy. Dla dziecka nie jest ważne, jaki był powód. Czy w ogóle był, czy go nie było. Dla dziecka ważne jest to, że mieliśmy iść do zoo i nie poszliśmy. Nie wydarzyło się to, co było obiecane. Nie wydarzyło się to, co przez ten tydzień, a więc od tego dnia do tej soboty, było treścią jego życia. Było marzeniem jego życia. Było oczekiwaniem. Idziemy do zoo i nie poszliśmy. I właśnie od tego momentu, od takiego momentu uświadomionego zawodu zaczyna rozwijać się w dziecku no właśnie to uczucie nadziei. Zaczyna rozumieć, co to znaczy. Tata mówi, w sobotę pójdziemy do akwaparku. Hurra! A czy nie będzie tak jak z tym zoo? Czy na pewno pójdziemy? Czy na pewno wszystko się dobrze uda? Dziecko nie ma już takiej pewności jak kiedyś. Nie jest już tak, że jak tata powiedział, mama powiedziała, to nie podlega dyskusji. No, wszystko pewnie się dobrze uda i w sobotę pójdziemy na ten basen. Dziecko ma nadzieję. Ale to już nie jest ta bezwarunkowa wiara. Czyli reasumując, dzieci wychowywane w takiej mądrej atmosferze nie żyją nadzieją. One nawet nie rozumieją, co to znaczy mieć nadzieję. One po prostu żyją wiarą. I wiecie, jest wielką mądrością rodziców, jeżeli ten okres życia wiarą ich dziecka trwa jak najdłużej. A ty, droga siostro, czym żyjesz? A ty, drogi bracie, czym żyjesz? Czym ja żyję? Żyjemy nadzieją.
ponieważ po tylu zawodach, których doznaliśmy w naszym życiu, czasem trudno jest już wierzyć w cokolwiek. Pozostaje tylko nadzieja. Ale w liście do Hebrajczyków czytamy takie słowa. 11 rozdział, 6 werset. Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. Kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy Go szukają. Pana Boga nie satysfakcjonuje to, że ktoś ma nadzieję, że On istnieje. Pana Boga nie satysfakcjonuje to, że ktoś ma nadzieję, że On nagradza tych, którzy Go szukają. Bóg oczekuje, że człowiek będzie w to wierzył. Kiedyś jeden z braci, a to jakiś czas temu, już kilka lat, może nawet kilkanaście, opowiadał, jak modlił się z wiarą o swoją ciocię, która była chora. I był absolutnie przekonany, że Pan Bóg ją uzdrowi. Ale tak się nie stało. Ciocia zmarła. Wiecie, i ten brat był w rozterce. Był w zamieszaniu. Bo mówi, modliłem się z wiarą. Czytamy w liście Jakuba modlitwa płynąca z wiary uzdrowi chorego. Modliłem się z wiarą i moja ciocia zmarła. Wiecie, ale to nie o to chodzi, jak ja oceniam moją wiarę. To chodzi o to, jak Bóg ocenia moją wiarę. I to może dlatego Pan Jezus mówi, musicie być jak dzieci. Musicie żyć wiarą, a nie nadzieją. A tak nawiasem mówiąc, czy Bóg kogokolwiek, kiedykolwiek zawiódł? Czy Bóg powiedział komuś coś, czego potem nie wypełnił? Czy Bóg mówi cokolwiek na wyrost i właściwie to nie bardzo wiadomo, czy to się wypełni, czy nie? I pozostaje tylko nadzieja, że być może tak będzie? Czy tak jest? Przecież nie. Jeśli dzisiaj jestem człowiekiem nadziei, to potrzebuję się nawrócić. Potrzebuję stać się jak dziecko, bo wtedy będę żył wiarą, a nie nadzieją i wtedy będę podobał się Bogu. Pamiętacie jeszcze tę historię, którą ciągle opowiadam o tej dziewczynie, za którą ktoś zapłacił 5 krów? Przypomniała mi się ta historia i zacząłem się zastanawiać, co ona myślała, albo jak mogła myśleć w tym czasie. To ja może krótko, jakby ktoś nie pamiętał, przypomnę. Rzecz się dzieje, gdzieś tam, nie wiem, wyspy Polinezji, Azja, wszystko jedno. Zwyczaj tam jest taki, że chłopak, który chce poślubić dziewczynę, która mu się podoba, musi dać ojcu, standard mówi, że 2 krowy. No i była taka dziewczyna, która szczerze mówiąc może nie była jakaś tam bardzo piękna i lata mijały, a ona była ciągle w domu. Ten ojciec już sobie też myślał, że ktoś 1 krowę dał.
I przyszedł ten młody człowiek i powiedział temu ojcu: daję ci za nią 5 krów. No i jak mówi ta opowieść, w jakimś tam krótkim czasie ta dziewczyna stała się najpiękniejszą kobietą w tej okolicy. No i właśnie, i tak sobie zacząłem zastanawiać się, co ona mogła sobie myśleć. I mogła myśleć tak: nikt nie chciał dać mojemu ojcu 2 krów, tak jak to jest w zwyczaju. Pewnie gdyby dał jedną, no to ojciec by się zgodził. Ale ten dał 5 krów. To o co tu właściwie chodzi? Czy jemu naprawdę na mnie zależy? A może jemu chodzi tylko o tą ziemię? Może on ma jakieś plany, o których nikomu nie mówi? W takim razie, czy powinnam się zgodzić? Wiecie, i tak myślała. Jej wnętrze zaczęło być coraz bardziej szare. I z każdym dniem stawała się coraz brzydsza. Albo mogła myśleć tak: im ładniejsza dziewczyna, tym chłopak gotów jest więcej za nią dać. No bo taki był zwyczaj, więc rozumiemy tą intencję. Czyli jeżeli on dał za mnie 5 krów, to znaczy, że ja jestem piękna. A dla niego jestem bardzo piękna. Zaczęła żyć na tym wyższym poziomie, na który została podniesiona. Jej wnętrze się uspokajało. Stres mijał, a wiadomo, że zaczęła żyć już taka zestresowana. Do jej wnętrza przychodziła wolność, przychodziła radość i każdego dnia była coraz piękniejsza. I można by powiedzieć, że podeszła do tej sprawy z naiwnością dziecka, a nie jak dorosła, myśląca kobieta. Ale wygrała. I była szczęśliwa. Dlaczego? Dlatego, że żyła wiarą, a nie wątpliwościami. Pamiętamy wszyscy Hioba. Był zdruzgotany. I w którymś momencie powiedział: wszystko, czego się bałem, przyszło na mnie. Wiecie, a ja chciałbym móc kiedyś powiedzieć: wszystko, o czym marzyłem, przyszło do mojego życia. A dlaczego nie? Jeżeli wierzę, że Bóg istnieje, jeżeli wierzę, że nagradza tych, którzy Go szukają, to dlaczego nie miałby spełnić moich marzeń? Alleluja! No i to może tyle, jeżeli chodzi o wiarę i nadzieję w kontekście bycia dzieckiem. A teraz trzeci element, lecz z nich największa jest miłość. Jak wygląda miłość małego dziecka? Jest piękna, jest czysta, jest bezwarunkowa. Oczywiście mówię o dziecku, które ma normalną rodzinę, kochających rodziców i ci rodzice okazują tą swoją miłość temu dziecku, a więc dziecko żyje w normalnych warunkach. Nic nie jest w stanie podważyć miłości tego dziecka. Nawet jeśli rodzice są stanowczy z jakiegoś powodu i na coś nie pozwolą. Nawet jeżeli dostanie klapsa i wiadomo za co. Żadna z tych rzeczy nie jest w stanie podważyć, zachwiać miłości tego dziecka.
A jak wygląda nasza miłość? Ludzi dorosłych, mądrych, świadomych. Myślę, że jest bardzo chimeryczna. Jest bardzo kapryśna. Ktoś odezwie się do nas nie tak, jakbyśmy tego oczekiwali. Ktoś nadepnie nam na odcisk i już nasza miłość się zmienia. A gdyby się okazało, że to się powtarza jakiś tam czas, to nie chcemy mieć z tą osobą nic wspólnego, nie mówiąc już o miłości. A czy nasza miłość do Pana Boga jest stała, czy też się zmienia? Czy nie jest tak, że kiedy wszystko jest dobrze, wszystko nam się układa, nie ma żadnych problemów, to bardzo kochamy Pana Boga. Ale kiedy zaczynają się problemy, nasza miłość do Pana Boga nieco stygnie. Wiecie, i może być tak, że my sobie tego w ogóle nie uświadamiamy. I gdyby ktoś nas zapytał, to powiemy: nie, ja zawsze kocham Pana Boga tak samo. Zawsze kocham Pana Boga bardzo. Nie ma znaczenia, w jakiej jestem sytuacji, w jakich okolicznościach. Zawsze kocham Pana Boga tak samo. Jednak kiedy jesteśmy w problemie, to pojawiają się pytania. Na przykład: Boże, ale dlaczego? Pojawia się żal, może nie do końca uświadomiony, ale jednak. Pojawiają się różne myśli, pojawiają się różne wątpliwości. Już nie śpiewamy tak głośno, już nie podnosimy rąk tak wysoko, już entuzjazm jest nieco mniejszy. Ale dlaczego? Przecież osobie, którą kocham, ufam we wszystkim. I jeżeli przychodzą jakieś problemy, to nie ta osoba jest tego powodem. Bo przecież ona mnie kocha. Więc to nie ona sprowadziła na mnie te wszystkie problemy. Więc dlaczego moja miłość jest taka chimeryczna? Dlaczego moja miłość zależy od tysiąca różnych rzeczy? Co się dzieje z tą moją miłością? Pan Jezus mówi: bądźcie jak dzieci, wtedy wasza miłość będzie niewzruszona. Nic nie będzie w stanie jej zachwiać. W Ewangelii Marka Pan Jezus punktuje jeszcze jedną rzecz. Marka 10, rozdział 15, werset. I tutaj czytamy tak. Zaprawdę powiadam wam, ktokolwiek by nie przyjął Królestwa Bożego jak dziecię, nie wejdzie do niego. Nie wiem, czy należy to rozumieć tak, że Królestwo Boże można przyjąć na różne sposoby, ale tylko sposób jak dziecię jest właściwy i tylko ten sposób jak dziecię jest honorowany przez Pana Boga. No, powiedzmy, że tak to jest. I muszę wam powiedzieć, że jest to jedna z rzeczy, która nam się udała. Pamiętacie jeszcze ten czas, kiedy się nawróciliście? Pamiętacie, jak wtedy było? Było super. Było wspaniale. Miłość wypełniała nasze serca po brzegi. Cieszyliśmy się Panem Bogiem rzeczywiście jak dzieci. Modliliśmy się o wszystko, co było nam potrzebne, tak po prostu, i rzeczy się działy. Oddawaliśmy Panu Bogu chwałę z radością. Czas uwielbienia był ekscytujący.
To było naprawdę piękne. To było naprawdę wspaniałe. Jedna z sióstr opowiadała, że krótko po swoim nawróceniu poszła z wizytą do tam drugiej siostry, która też była krótko jakoś tam w Panu. Już to opowiadałem, ale powiem jeszcze raz. Siedziały sobie w pokoju, rozmawiały i w pewnym momencie do pokoju wchodzi z płaczem dziecko i mówi: mamo, moja papuszka zdechła. Poszły tam do tej klatki, patrzą, rzeczywiście na dnie ta papuszka leży. Ale one niewiele myśląc, postanowiły, że pomodlą się nad tą papugą. Bo przecież Bóg może wszystko. Pomodliły się. I wiecie co? Ta papuga wstała. Czy pomodlilibyśmy się dzisiaj w takiej sprawie? Wiecie, ja powiedziałbym chyba: nie płacz, kochanie. Jutro pójdziemy do sklepu i kupię ci nową papuszkę. No, byłoby gorzej, gdyby to dziecko powiedziało: ja nie chcę innej papuszki. Ja chcę tą papuszkę. No to miałbym problem. Ale w liście do Koryntian czytamy tak. Pierwszy do Koryntian, 1:21. Skoro bowiem świat przez mądrość swoją nie poznał Boga w Jego Bożej mądrości, przeto spodobało się Bogu zbawić wierzących przez głupie zwiastowanie. W Biblii tak jest napisane. Bóg w różny sposób, czasem może nawet bardzo dziwny, pokazuje nam, że On jest. Pokazuje nam, że nas bardzo, bardzo kocha. Mówi, żebyśmy się Go nie bali, żebyśmy przychodzili do Niego z każdą sprawą, żebyśmy żyli w wolności, ufali Mu jak dzieci. A jak to jest dzisiaj w moim i Twoim życiu? Ano jest tak, że zmusiliśmy Pana Boga do powiedzenia nam kilku gorzkich słów. Posłuchajcie. Objawienie 2:4. Lecz mam ci za złe, że porzuciłeś pierwszą twoją miłość. No nie jest miło coś takiego usłyszeć, prawda? To oznacza pewnie, że dzisiaj nie jesteśmy już jak dzieci, jak kiedyś, kiedy się nawróciliśmy. To oznacza, że dzisiaj potrzebujemy się nawrócić na nowo, jak to ktoś nie tak dawno powiedział. Potrzebujemy wrócić do dziecięcej miłości i wiary, takiej prostej i nieskomplikowanej. Wiecie, dzisiaj myślę, zbyt często wykorzystujemy nasze intelektualne możliwości. A czasem najlepiej by było nie myśleć, nie kombinować, wierzyć i kochać. I po prostu wszystko by się układało super. Ale my zaczynamy, prawda, budować. Najczęściej na piasku. No i potem konsekwencje są, jakie są.
A więc powiedzieliśmy o tym, co dzieci mają, jakie są, a czego nam po prostu brakuje. A teraz zobaczmy, czego dzieci nie mają, jakie dzieci nie są, a czego my mamy bardzo dużo i mamy z tym problemy każdego dnia. Galacjan 5, rozdział od 19 wersetu. Jawne zaś są uczynki ciała, mianowicie wszeteczeństwo, nieczystość, rozpusta. Czy dzieci uczestniczą w czymś takim? Nie. Bałwochwalstwo, czary, wrogość, spór, zazdrość, gniew, knowania, właśnie odszczepieństwo. Czy widać tutaj gdzieś w okolicy jakieś dziecko? Nie. Zabójstwa, pijaństwa, obżarstwo i tym podobne. O tych zapowiadam wam, jak już przedtem zapowiedziałem, że ci, którzy te rzeczy czynią, Królestwa Bożego nie odziedziczą. Żadna z tych rzeczy nie dotyczy dzieci. Dzieci są od tego wolne. I pewnie nie dziwią teraz słowa Pana Jezusa. Jeżeli się nie nawrócicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebios. Bo jeśli nie będziemy jak dzieci, nie będziemy żyć wiarą, tylko będziemy żyć niepewnością albo co najwyżej nadzieją. Bo jeśli nie będziemy jak dzieci, to każdego dnia te grzechy będą nas pożerać i będą nas ściągać na samo dno rozpaczy. A więc wróćmy do pierwszej miłości. Stańmy się jak dzieci. Bądźmy wolni i szczęśliwi. I pozwólmy Panu Bogu czynić w naszym życiu cudowne rzeczy. Wierzę, że na sali są osoby, które pomyślały sobie, to ma sens. Chciałbym stać się jak dziecko. Tylko powiedz mi proszę, jak mam to zrobić. No, pierwszy takie pytanie zadał Nikodem. Panie, to jak? Mam wejść z powrotem do łona mojej matki? Pan Jezus mówi, nie. Musisz narodzić się z ducha. No to teraz, tutaj, mam się stać jak dziecko, to co? Mam myśleć jak dziecko? Postępować jak dziecko? Zachowywać się jak dziecko? Płakać nad zepsutą zabawką? Nie. Potrzebujemy wrócić do korzeni, bo nie od początku tak było. Bóg nie stworzył człowieka z tymi wszystkimi grzechami. I Bóg nie powiedział, im będziesz starszy, tym więcej tych grzechów będziesz czynił. Tym łatwiej ci będzie je czynić. Bóg nic takiego nie powiedział. Bóg stworzył Adama i Ewę czystymi i wolnymi. No, w pewnym momencie wmieszał się tam diabeł i wiemy, co się stało. I dziecko rodzi się czyste i wolne. I pozostaje takie czyste i wolne tak długo, jak długo ojciec i matka są jedynym autorytetem. Ale od pewnego momentu dziecko zaczyna się rozglądać. Zaczyna widzieć świat. Zepsuty świat. Ten świat zaczyna mu się podobać. Ojciec przestaje być jedynym autorytetem.
A w świecie są rzeczy, które są fajne i inni też te rzeczy czynią, więc dlaczego nie mógłbym ja? A dalej jest już tylko z górki na dno. Czyli czego potrzebujemy? Potrzebujemy wrócić do jednego autorytetu. Potrzebujemy zaufać Panu Bogu bez reszty. Potrzebujemy przestać zajmować się tym światem, jego modą, jego sposobem myślenia, jego sposobem działania, jego hierarchią wartości. To nie powinno nas w ogóle interesować. Tym bardziej, że w Biblii czytamy: nie upodabniajcie się do tego świata. Czyli Pan Jezus, Bóg widzi to zagrożenie jako kluczowe. A to znaczy, że potrzebujemy stać się jak dziecko. Czyli będąc dorosłymi, bardzo mądrymi, równocześnie jesteśmy całkowicie podporządkowani naszemu Ojcu w niebie. Jego kochamy, On jest dla nas jedynym autorytetem, On nigdy nie zawodzi i w Jego obecności pod tym parasolem, który nad nami rozkłada, możemy wieść spokojne, piękne życie w radości i pokoju. Mówię, że całkiem bez problemów, no bo jesteśmy w tym świecie ciągle. Ale myślę, że każdy z nas ma takie doświadczenia, że ten problem, który przychodzi, jego wielkość, jego natura bardzo zależy od tego, jak o nim myślę. I albo on rośnie do niebotycznych rozmiarów, albo staje się taki maleńki i znika. Pan Bóg go zabiera, bo żyje wiarą, a nie wątpliwościami. Nie buduje jakichś zamków. Jestem wolny. Moim Panem jest Bóg. Moim autorytetem jest Bóg. Nie potrzebuję innego autorytetu. On mi jest w stanie zapewnić wszystko. Po prostu żyję sobie w wolności. I kochani, to wszystko, co ja chciałem powiedzieć. Ale myślę, że pełny ten przekaz będzie wtedy, jak jeszcze wy się wypowiecie. Dlatego, że każdy z nas ma jakieś przeżycia, ma jakieś doświadczenia. Nie wiem, czy myśleliśmy w ten sposób do tej pory, czy nie, ale, no, ale mamy te problemy, mamy te wszystkie rzeczy, które no, są dlatego, że nie jesteśmy jak dzieci. Więc myślę, że zanim zaczniemy się modlić, to może powiedzcie, dołóżcie do tego coś, co nie wiem, swoje przemyślenia, swoje jakieś wątpliwości, swoje próby, które zakończyły się sukcesem albo nie, to wszystko jakoś tam będzie dla nas takim wspólnym doświadczeniem. Może rodzice, mając doświadczenie z dziećmi, a może dzieci,
mając doświadczenie z rodzicami,